Radio Strada. No co? 9 minut po 23:00, tu Radio Kraków. Słuchają Państwo magazynu Radio Strada nocą. Dzisiaj wyjątkowe wydanie, bo poświęcone pewnej bardzo szczególnej osobie, człowiekowi związanemu z rajdami, ze sportem motorowym. No, można powiedzieć, że legenda, mowa o Krzysztofie Komornickim, który kilka dni temu zmarł. Będziemy go dzisiaj wspominać. W naszym studiu pan Wojciech Szram, kierowca i pilot rajdowy. I pan redaktor Grzegorz Chmielewski. To ja, dobry wieczór. Nazwać go gościem, bo on jest tak zaprzyjaźniony z naszą redakcją. Znaczy, powiem krótko, że pan Grzegorz Chmielewski w Radiu Kraków był przed nami. Tak. Więc generalnie, no co ja tu będę mówił? Ale to że było dawno. Znaczy, wcześniej zaczynał. Cóż z tego, proszę pana, że ze Szwecji. Przecież dawno temu był chrobry, a jednak go pamiętamy. Jeszcze dawniej. Nie mówię, że w Radiu Kraków był chrobry, ale generalnie był. No dobrze, no to wobec tego wspominajmy dzisiaj Krzysztofa Komornickiego, który zresztą był urodzony 88 lat temu właśnie w Krakowie. A przy naszym telefonie... Mamy już? Tak. Przy naszym telefonie Błażej Krupa. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu i witam również moich kolegów, redaktora Chmielewskiego i Wojtka Szrama. Cześć, Błażej. Cieszymy się, że jest pan z nami, chociaż okoliczności może nie najbardziej nastrajają do radości. Chcieliśmy dzisiaj właśnie w ten wyjątkowy wieczór powspominać trochę. Jakie są pana wspomnienia o Krzysztofie Komornickim? Czy to pytanie do mnie? Tak. To ja sięgnę trochę do historii. Mianowicie Krzysztofa spotkałem 50 lat temu i 3 miesiące. I od samego początku, czyli był to początek kwiecień roku 69. Ja byłem jeszcze studentem i startowałem w swoim pierwszym rajdzie do Mistrzostw Polski na samochodzie Fiat 124 Sport Coupé. A Krzysztof był już no, bardzo uznanym kierowcą. Dosiadał wtedy Renault Alpine 1300. I wygrał ten rajd. I od pierwszego dnia w zasadzie znajomości ładnie się to po polsku nazywa, zawierzchnęła się między nami przyjaźń. Przyjaźń, która trwała przez następne 50 lat. Myśmy, jeśli chodzi o sport, genialnie się rozumieli. Ja miałem tę przyjemność, że przez 4 lata pilotowałem jego, prowadziłem najpierw Alpinę, którą on miał, a potem Fiata 125B do różnego rodzaju sukcesów. I rozeszliśmy się tylko dlatego, że ja wróciłem do swojej roli kierowcy i wsiadłem w Renault 12 Gordini w roku 74, którą to Renówkę w dużej mierze zawdzięczałem również Krzysztofowi i jego zdaniu o mnie, ponieważ on miał dużo wcześniejsze kontakty z firmą Renault i zawsze powtarzał, że jeśli chodzi o tak zwanego młodego, któremu warto dać samochód, to byłem ja. Mimo, że czasy były takie, że Renault przestało inwestować wtedy w Polsce. No i ta przyjaźń przetrwała, tak jak powiedziałem, rzeczywiście 50 lat. Ja ostatni raz Krzysztofa widziałem trochę więcej niż 2 tygodnie temu. Uścisnąłem jego prawą dłoń, którą pamiętam, jak złamał na treningu rajdu Wełtawy ze mną, wjechał wtedy. Mieliśmy czołowe zderzenie i takie zgrubienie na prawej dłoni było jego takim znakiem rozpoznawczym. Niestety Krzysztof był już śmiertelnie chory i myślę, że nie jestem pewien, czy miał świadomość tego, że ja byłem koło niego.
Panie Błażeju, wiem o tym, że po zakończeniu kariery i pana, i Krzysztofa nadal bardzo przyjaźniliście się, prowadziliście wspólne interesy. I zawsze z taką wielką sentymentem i Krzysztof mówił o panu i pana o Krzysztofie. Może ciężko powiedzieć, że prowadziliśmy wspólne interesy, ale działaliśmy w tej samej branży, w branży motoryzacyjnej. Z tym, że apogeum tych kontaktów przypadał na rok, na lata 80. Krzysztof miał wspaniały pomysł, który udało mu się zrealizować, mianowicie zaczął dostarczać do Pewexu części zamienne i akcesoria do samochodów. I zajął się przede wszystkim dystrybucją, zajął się logistyką, ponieważ jak może starsi słuchacze pamiętają, w socjalizmie zawsze nawalała dystrybucja. Towar, jeżeli był, to leżał w magazynach, a brakowało jego w sklepach. I Krzysztof w 83 roku zaczął od zaopatrywania jednego sklepu Pewexu w Warszawie, który bardzo szybko stał się taką mekką dla wszelkiego rodzaju kierowców, którzy potrzebowali coś kupić do swojego samochodu zachodniego, czy nawet do polskiego. I błyskawicznie w następnym roku już był również sklep w Krakowie. Tak jak mówię, starsi może pamiętają. Potem tych sklepów było ponad 20 w Polsce i to do momentu, kiedy istniał Pewex, stanowiło główne źródło zaopatrzenia w części samochodowe do samochodów różnych marek, opony, oleje. I tutaj żeśmy rzeczywiście współdziałali, bo ja prowadziłem wtedy firmę ELF w Polsce, która stała się wiodącą marką olejową. A na początku lat 90. Krzysztof Komornicki został znaczącym dealerem Opla w Warszawie. Tak, ale ja wszystkich, których interesuje sport samochodowy, ja zapraszam do odwiedzenia mojej strony archiwalnej i znalazłem taki artykuł, mianowicie wywiad redaktora Witolda Duńskiego, który ukazał się w 71 roku w Sportowcu. Jak ktoś jest zainteresowany, to odnajdzie. Tam jest dosyć długi wywiad z Krzysztofem i muszę powiedzieć, że on nigdy, on w zasadzie unikał prasy. Unikał, nie lubił mówić do sitka, unikał kamer telewizyjnych, natomiast w tym artykule myślę, że odkrył się tak, jak nie odkrył się nigdy, ani wcześniej, ani później. I on powiedział, że on jest raptusem, jego interesuje sukces teraz i natychmiast. Natomiast nie ma takiej konsekwencji w swoim działaniu. I rzeczywiście stał się bardzo dużym dealerem Opla wtedy po to, żeby bardzo szybko porzucić tę działalność i zacząć robić coś innego. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę i za te wspomnienia. Jeszcze może zakończmy informacją o pogrzebie Krzysztofa Komornickiego. Ten pogrzeb będzie w najbliższy poniedziałek w samo południe. Tak, pogrzeb odbędzie się w Warszawie i Krzysztof będzie pochowany w Warszawie, mimo że pochodził z Krakowa i zawsze podkreślał to swoje pochodzenie. Jego rodzice zresztą również byli z Krakowa i są pochowani na cmentarzu rakowickim, ale dzisiaj wszystkie dzieci Krzysztofa mieszkają w Warszawie. W związku z tym i ostatnie, powiedzmy, 40 lat on spędził tutaj między nami. W związku z tym jest to jakby bardziej naturalne
dla tych, którzy będą chcieli odwiedzić grób Krzysztofa, żeby to było w Warszawie. Odbędzie się to na takim małym cmentarzu w cmentarz Służewski. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Spokojnej nocy życzymy. Zapraszamy do nas do Krakowa. Tutaj mam do nadzieję, że będzie okazja niebawem. Będzie to niesamowita dla nas okazja z panem porozmawiać na żywo tutaj u nas w studiu. Radio Strada. No co? 23 minuty po 23. Słuchają państwo Radia Kraków, Radio Strada nocą, jak w każdy czwartek do pierwszej w nocy w piątek. No bo tak to się zaczyna i tak się kończy. Dzisiaj razem z nami pan Wojciech Szram i pan Grzegorz Chmielewski. Wspominamy dawne rajdy, bo to tak przy okazji, no, brzydko brzmi przy okazji, no ale wspominając Krzysztofa Komornickiego, też nie sposób nie wspomnieć tamtych czasów i tamtych rajdów. Szkoda, że nie doczekał, nie dotrwał. Jutro rozpoczyna się kolejny rajd Polski w Mikołajkach. Mhm. Pewnie gdyby był jeszcze na chodzie w dobrej formie, to by pewnie pojechał zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Runda Mistrzostw Europy, runda Mistrzostw Litwy, runda Mistrzostw Polski i także historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Więc cztery w jednym. Listę zgłoszeń na razie otwiera nasz kierowca z jedynką, Habaj, Łukasz, tak, Habaj. I w Mistrzostwach Europy, bo prowadzi, jest liderem Mistrzostw Europy. No i ponieważ ma ten priorytet, to też dostał jedynkę na rajdzie z dwójką Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Są gości, których gościliśmy w naszym programie. No, popatrzę, ile zawodników jest zgłoszonych. Jest zgłoszonych 38 zawodników, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski. Ale łącznie załóg z Mistrzostwami Europy, Litwy i tak dalej. Ponad 100 załóg będzie. Znaczy, czy będzie tyle tak na starcie, trudno powiedzieć, ale zgłoszonych jest ponad 100. Zabraknie niestety... Na pewno zabraknie doskonałego kierowcy, ale nie mówmy teraz już, nie operujemy nazwiskiem, tylko ta. Mówimy Filip N. Był mistrzem Polski 2 lata temu. Wczoraj czy przedwczoraj buchnęła przykra informacja o tym, że jest zamieszany w poważną aferę z karuzelami VAT-owskimi. Tak więc Filipa N. nie będzie, chociaż to dobry kierowca, niewątpliwie. Natomiast tutaj cała krajowa czołówka zameldowała się w Mikołajkach. To taki najważniejszy rajd w no Polsce. I na pewno parę mocnych nazwisk z Mistrzostw Europy. Łuk Janiuk będzie to wyjątkowo to jest dynamiczny kierowca. Wyjątkowo tak, dynamiczny kończy rajd. Tak, bo jemu się rzadko to zdarza, ale to jest kończy, taki zero-jedynkowy układ. Albo, nie wyda. I ja, wiecie co, troszkę mi przypomina, jeżeli już mówimy tak o historii rajdów, troszkę Krzyśka Komornickiego. Krzysiek jechał na całość. Na całość. Nie było zmiłuj się, nie było sprawdzania, kalkulowania. Wielokrotnie z nim rozmawiałem i mówię, jak to jest? On mówi, nie ma kalkulacji. Nie, ja nie przyjadę ani drugi, ani nie będę szukał klasy. Albo wygram, albo nie dojadę. No i taki on był. I tak było także 50 lat temu dokładnie. W rajdzie Polski, który miał bazę wtedy oczywiście w Krakowie, jechał z Lechem Jaworowiczem samochodem Alpine Renault A110-1300, o którym wspominał zresztą kilka minut temu Błażej Krupa. Na początek pierwszego dnia, znaczy może nie na sam początek, ale w pierwszym dniu był odcinek specjalny Lasek Wolski, który miał metę na ulicy Księcia Józefa. Przy wodociągach na Księcia Józefa. Tak jest. I ostatni trudny element, trudna sekwencja tego rajdu, to było na kostce słynnej, tak, na słynnej kostce zaczęło padać. Zaczęło padać i to się stało już w trakcie rozgrywania tego odcinka specjalnego. No bo ten odcinek przebiegał od
księcia, od królowej Jadwigi. Od woli. Od, tak, od dołu. Od woli justowskiej. Tą drogę, którą dzisiaj nie wolno w ogóle jeździć. Tam do zoo, przez Lasek tak, Polski. Przez Lasek Kozo, Polski potem, i później spadanie i potem na dół, Bielany. Koło bunkra, gdzie wiele samochodów pozostawiło swoje elementy na tym lewym tak było, bunkrze. Tak. Na tym lewym zakręcie przy bunkrze i potem wjazd na tą słynne cztery tak, serpentyny tak, na tej kostce bardzo bazaltowej. Bardzo widowiskowe tak, miejsce. To już było po zmroku. No i ten deszcz, który tak dość zaskakująco się pojawił. I to już właściwie na ostatnim zakręcie w lewo. Ty chyba wiesz to najlepiej. Wiem bo, to najlepiej, bo przeleciał nad głową. Tak, tak było. Auto się troszeczkę zdefasonowało. Nikomu się na szczęście nic nie stało, ale ja byłem cały kamieniami, żwirem zasypany. Krzaki no, trochę na tym ucierpiały, zarośla, ale skończyło się szczęśliwie. Szczęśliwie, bo tam były grube drzewa i jakoś tak się udało, tak, wylądowali pomiędzy drzewami. Pomiędzy. W każdym razie to był dla nich koniec rajdu. Szkoda. Auto o konstrukcji no, dość charakterystycznej, bo to była przestrzenna rama rurowa, pokryta panelami plastikowymi. Te plastyki się tak rozsypały, destrukcja nastąpiła i to był koniec rajdu. 1969 rok. Nieszczęśliwy finał tej właśnie jazdy na zasadzie wyda nie wyda. A Krzysztof był bardzo szybkim kierowcą, bo ja pamiętam, kiedy odwiedziłem go w Minster, tam gdzie prowadził firmę, przyjechał do niego znajomy, który kupił najnowszego Porsche. I chodził cały dzień za Krzyśkiem, żeby przejechał się z nim, żeby pokazał mi, ty jesteś mistrzem Polski, pokaż jak tym samochodem można jechać. No i przewiózł go. Jak wrócili z powrotem, biedny ten Niemiec nie mógł wysiąść z samochodu, ręce mu się trzęsły. Ledwo żył. Krzysiek wysiadł uśmiechnięty, mówi, chciał, to go przewiozłem. No, no potrafił szybko jeździć, to jest prawda. I nigdy nie, i to cośmy mówili, on nigdy nie kalkulował. Był może troszkę nerwowy, bo był taki troszkę narwany. Nie, nie. I jeżeli wiem, że jego największym marzeniem kiedyś było, żeby zorganizować taki rajd, żeby on mógł razem ze swoimi dawnymi konkurentami mógł wystartować i zobaczyć, kto już po iluś tam latach jest lepszy. No, nie doszło do tego, bo on jakoś nigdy żubrów nie lubił, na rajd żubrów nigdy nie przyjeżdżał, a tam się z reguły zbierała cała ta śmietanka rajdowa. I nie doszło do tego. W każdym razie, o tym już mówiliśmy, był krakowianinem z urodzenia, z wykształcenia architektem. Zaczynał przygodę ze sportem samochodowym no, w latach 50. jeszcze. Urodził się w 31 roku, w latach 50. już był zawodnikiem. Zresztą nie tylko w rajdach jeździł Simką Arond, ale także startował w wyścigach. Mam jakieś fotografie jego z wyścigów na lotnisku Czyżyny. Także też miał swoją kartę wyścigową. Wielki taki jego pierwszy sukces, większy sukces to był rok bodaj 59. Był wysoko w klasyfikacji generalnej rajdu Polski. Takie były jego początki. A później wiele różnych samochodów, wielu różnych pilotów. I wiele różnych zwycięstw. I przygód. I przygód. I przygód także. Bo niewątpliwie w tym okresie to był jeden z trzech, czterech, że tak powiem, pretendentów do najlepszego polskiego kierowcy, bo to był Rysiek Dowicki, to był Sobek, to był Krzysiek Komornicki, no i jeszcze Czesiek Wodnicki. Czesław Wodnicki, tak. Mieczysław Sochacki. W tym okresie. Mietek też... Sochacki, ale Mietek Sochacki sam nie jeździł specjalnie, mało jeździł. W każdym razie to były takie bardzo romantyczne czasy polskich rajdów. W 65 roku Krzysztof Komornicki przeniósł się do Warszawy. Skończyła się jego ta krakowska karta sportowa. Tam zaczął swoją dalszy etap kariery.
Ja pamiętam, że on przyjaźnił się z redaktorem Pachem. Eugeniuszem Pachem. Tak. Oni tak jakoś bardzo blisko siebie byli. I to był taki dość znany dziennikarz, jak na owe czasy. To był wyjątkowo znany prezenter telewizyjny, ale zarazem, także i reporter telewizyjny. Tak. A zarazem wielki miłośnik rajdów samochodowych. Bo on chyba też startował jako pilot. Jako pilot startował przecież nawet sobie swoją zasadą. Także jeździł jako kierowca. W załodze ze swoim bratem Janem jeździli Skodą Octavią Touring Sport. Touring Sport. To były wtedy takie całkiem żwawe samochody. Choć trudne w prowadzeniu oczywiście, ale... No w tym czasie jeszcze był też w Krakowie Jurek Pluter, który... Fotograf wybitny, który jeździł na wszystkie dokumentował rajdy. Dokumentował perfekcyjnie sport samochodowy. I dopiero w momencie, kiedy się coś działo, jakiś samochód się przewrócił, jakiś samochód uderzył w coś, to Jurek wyskakiwał, no nareszcie zaczął się rajd. Miał znakomity sprzęt. Dzisiaj też ten sprzęt byłby z najwyższej półki. To był szwedzki Hasselblad. Mhm. Byle kto takich aparatów wtedy nie miał. Tak. Dobrze, to teraz może chwila przerwy i wrócimy za kilka minut. Radio Strada. No co? 22 minuty do północy. Słuchają Państwo Radia Kraków, Radio Strada nocą. O rajdach jak zawsze. Dzisiaj tak troszkę z taką nutką melancholii wspominamy ludzi i rajdy sprzed lat. Przypominam, razem z nami pan Wojciech Szram i pan Grzegorz Chmielewski. Ludzie, którzy o rajdach wiedzą wszystko i chętnie o tym opowiadają. Panie Grzegorzu, w pańskie ręce. Wobec tego przenieśmy się do Mikołajek, spójrzmy, co tam ciekawego będzie działo się od jutra, od jutrzejszego wieczora. Rajd, który będzie w randze Mistrzostw Europy, ma całkowity dystans 658 kilometrów, tak Marku? Tak, dokładnie. Dobrze. 200 kilometrów, nieco ponad 200 kilometrów odcinków specjalnych. Trudna impreza. Pana Wojtka, czyli tak trudna, niedowierzaniem mówi, że nawet nie zdążyli się Trudna impreza bardzo. Zacznie się jutro wieczorem, później będzie nocna przerwa, później będzie etap sobotni, później będzie nocna przerwa, później będzie jeszcze jakaś dogrywka w niedzielę. No, 650 kilometrów nie w kij dmuchał, no trzeba jakoś to przejechać. Ale Wojtku, ty pamiętasz te rajdy Polski, które też były wtedy w Mistrzostwach Europy, kiedy ty jeździłeś, aczkolwiek Mistrzostwa Europy były de facto Mistrzostwami Świata wtedy. Wtedy były, rajd Polski był zaliczany do Mistrzostw Świata, tak. No, ale nawet jakby w Mistrzostwach Europy... To było równoważne z Mistrzostwami Świata, bo wtedy jeszcze nie było Mistrzostw Świata. To były i Mistrzostwa Polski, klasyfikacja była do Mistrzostw Polski, klasyfikacja była do Mistrzostw KDLi, czyli Krajów Demokracji Ludowej wtedy, i do Mistrzostw Świata. W każdym razie jeździło się 3-3,5 tysiąca kilometrów, wszystko to trwało 3 doby, jakieś krótkie przerwy takie, jak się przejeżdżało przez Kraków, 2-3 godziny można było iść, wykąpać się, prysznic wziąć. Nie. Bywały takie. W każdym razie... Nie przypominam. Nie przypominasz sobie, nie przypominasz sobie. Kilometrów OS-owych było i jeszcze tyle więcej. Tyle co cały rajd mniej więcej, bo było 600-700 kilometrów OS-u i po 3200-3300 kilometrów. Zaczynał się we czwartek po południu i kończył się w sobotę w południe. I jeździło się od wschodu do zachodu albo od zachodu do wschodu. Cały Dolny Śląsk. Cały pas województw południowych. Kudowa. Były dwie pętle. Plus dwie pętle przecież i z kolei całe południe, aż pętla Bieszczadzka i to wszystko. I jeszcze były takie kultowe próby, których już teraz... Próby były na lotnisku jeszcze, przecież te wyścigowe takie na dawnym lotnisku w Czyżynach. Wtedy były także próby, których już teraz regulaminy nie przewidują. Nazywały się próby szybkości górskiej. Były to specjalnie wybierane odcinki. Właściwie
to, co teraz nazywa się wyścigami górskimi, tak. Były osobno punktowane, specjalnie punktowane i takie klasyczne trasy to były w Ustroniu, koło Cieszyna, na Równice, z Wisły. Wisła Malinka. Wisła, na przełęczku Balonka. Tak. Jaszczurówka. Jaszczurówka koło Zakopanego. Koło Podkudową, Radków. Karłów Radków. Tak. Wspaniałe, klasyczne trasy z podstawowego kanonu polskich rajdów. I jeździło się prawie 3 doby. Jak to się dawało wytrzymywać kondycyjnie? Wiesz, nie wiem. No, ale młody byłeś. Nie było z tym najmniejszego problemu. To wydaje się, że adrenalina działa bardzo, że tak powiem, dobrze i pełne wspomaganie. Nie było żadnego momentu takiego, w którym człowiek był jakiś, nie wiem, śpiący, zmęczony, czy nie chciało mu się dalej. Aczkolwiek najgorsze godziny to były tak gdzieś 3:30, 4:30 nad ranem. Powieki się robiły już takie drewniane bardzo. No, drewniane powieki, to ci powiem, wracając do rajdu Londyn-Sydney, tam się robiły drewniane powieki, bo tam się nie spało przez cały tydzień. Równy tydzień się nie spało. Można było zamknąć oczy na tu 15 minut, tam 20 minut i to wszystko. Żeby być dobrze zrozumianym, my nie chcemy przeciwstawić współczesnej formuły rajdów samochodowych tamtej historycznej formule, bo to są zupełnie nieporównywalne materie. To tak jakby porównywać bieg na 1000 metrów z maratonem. Zupełnie inne predyspozycje są potrzebne do takich imprez współczesnych, sprinterskich, kiedy trzeba dać wszystko w krótkim stosunku przedziale czasu. A tam w dawnych rajdach trzeba było umieć także taktycznie rozgrywać zawody i mieć kolosalną wytrzymałość psychiczną, psychofizyczną. Znaczy ja bym powiedział, że dzisiejsze rajdy się bardziej sprowadzają do sprzętu, do możliwości sprzętu, do szybkości tych samochodów, a dużo mniejszy wpływ na wynik mają właśnie predyspozycje kierowcy. Oczywiście nie w tym sensie, że jest jeden lepszy kierowca czy gorszy, tylko że tamte rajdy, w tamtych rajdach musiałeś się wykazać i wytrzymałością, i właśnie predyspozycjami do niespania i tak dalej, i tak dalej. Nie było. W tamtych rajdach bardziej mniejszy sprzęt miał może troszeczkę mniejsze znaczenie, czyli słabszym samochodem można było łatwiej osiągnąć jakiś tam wynik, właśnie dlatego, że potrafiło się rozłożyć siły na te 3 doby, potrafiło się ten samochód oszczędzić nawet w jakimś tam zakresie. Natomiast dzisiaj jest to zupełnie coś innego, bo jest grupa mechaników, jest przygotowane auto, kierowca wsiada i ma tylko jechać. Wtedy w tamtych latach trzeba było także umieć własnymi siłami naprawić samochód w razie potrzeby. Przecież nie było w ogóle stref serwisowych, parków serwisowych. Jakieś tam niewielkie były, no, ale nie było w ogóle serwisów jako takich. Gdzieś później, w momencie, kiedy już powstał zespół, powiedzmy, Dębicy, w których razem z Ryśkiem Nowickim przez 2 sezony startowaliśmy, a potem zespół polskiego Fiata, no to Żerań już dawał i robił jakiś serwis. Natomiast wcześniej, na początku, wszyscy, którzy nie byli w zespole fabrycznym, a było tych kierowców przecież w Polsce dziesiątki, jak nie setki, musieli sobie sami wszystko organizować. I tak jak ja przez pierwsze 4 lata jeździłem, to jeszcze z Warburgiem,
takim tysiączką, to i do Mistrzostw Polski, i w Rajdzie Polski, to cały serwis i wszystko organizował mi Tomek Głoszewski. To wszystko było prywatnie organizowane i prywatnie pokrywane. Nikt. Chyba musimy kiedyś spotkać się tutaj z Tomkiem Głoszewskim. Na pewno Marek tak. Notuje. Na pewno tak. Tymczasem państwo do nas piszą. Grzegorz Chyła przysyła zdjęcie jesień 2001 roku z synem Łukaszem. Oczywiście mowa o Krzysztofie Komornickim. Kuba Dorna pisze: Poznaj, słuchaj i pozdrawia szanownych gości i prowadzących. Spoczywaj w pokoju, mistrzu. No i mamy tutaj jeszcze Kacper, który pisze: Witam całe studio Radiostrady. Odchodzą starsi mistrzowie, ale pamięć po nich pozostanie. Zresztą goście wspaniale oddają wspomnienia. O nich czuję, że to wydanie Radiostrady to będzie świetny powrót do historii. Wojo Konik dodaje: Dobry wieczór, redakcjo i szanowni goście. Dolny Śląsk się kłania i pozdrawia. Proszę do nas pisać. 4080 to jest nasz numer SMS-owy, no i cały czas na Facebooku, na naszym profilu Radiostrady można również komentować dzisiejsze wydanie programu. Radiostrada. No co? 8 minut do północy. Słuchają państwo Radia Kraków. Rozmawiamy dzisiaj o rajdach sprzed lat, o ludziach, którzy w tych rajdach startowali. Tymczasem Wojo Konik wrzucił na naszą stronę filmik z YouTube'a przed rajdem. Tak jest tytuł. Polski Fiat 125P. Reżyseria Krzysztof Kieślowski. No i mamy tutaj ładny czarno-biały film. Zachęcam do obejrzenia. Marek, ty widziałeś tę zajawkę tak, tego ale filmu? Ja kto tu jest na tym filmie? Tak. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na film fabularny, który powstał jakby na kanwie rajdów tamtego okresu. Rajd, ten film nazywał się Czekam w Monte Carlo. Tak? Jezu, jaki zły film, Boże. To się nie da oglądać. To jest po prostu kwintesencja, jak nie należy robić filmów. No. Jest, ale dla sześć razy do niego podchodziłem. Słuchajcie, dla nas teraz patrząc na to, to się tak wydaje. Ale to był chyba jedyny film wyprodukowany w Polsce mówiący o kierowcach rajdowych. Mhm. No tylko, że no, sama fabuła była bzdurna. Redaktor Maj, przy tym to była rewelacja. I przy tym wszystkim odcinki specjalne w okolicach Wisły i Szczyrku to jednak nie było Monte Carlo. No ale były tam różne takie dramatyczne sceny, jak tam jeden kierowca z pilotem okazuje się, że są trochę na krzyż, jeśli chodzi o swoje partnerki czy małżonki. Tak, tak, tak. Mało było widocznie emocji sportowych w tym filmie. Trzeba było jeszcze dołożyć takie miłosne perypetie. Rajdy były pokazane w taki sposób, jak sobie mniej więcej mały Kazio wyobraża drugą stronę Księżyca. No to nie bardzo przystawało. Nie, to się naprawdę oglądało z drżeniem serca, co tu jeszcze się wydarzy. No to, znaczy, dla nas... Jak japońska Godzilla z lat 70. No po prostu wszystko jest możliwe. Znaczy, ale zobaczyć podobno... Na tych odcinkach te dublerem aktorów był właśnie Krzysiek Komornicki, który tą Gordiną jeździł. Więc można było popatrzeć na Gordinę na OS-ie. Krzysiek Komornicki i Rysiek Nowicki, bo Rysiek Nowicki też przez dwa sezony jeździł Gordiną. Tak. Tak. No tutaj jeszcze raz zapraszamy serdecznie pana Ryszarda Nowickiego. Może uda nam się go sprowadzić, bo naprawdę opowieści o tych samochodach z owych czasów, bo Gordina to był pierwszy samochód chyba dotarł do Polski, który był prawdziwym samochodem rajdowym. Samochód rajdowy, tak. I wiecie co, jak piszą tutaj o tym filmie, że tak, reżyseria Julian Dziedzina, tak. Scenariusz Bohdan Tomaszewski i Jerzy Suszko, a film Kadunek, uwaga, obyczajowy, sportowy. W każdym razie pewne sceny rajdowe do tego filmu były nakręcane podczas rajdu Polski, już nie pamiętam w 60 którym roku.
No i okazuje się, że... Ale rajd polski jest w lecie, więc nie wiem... No ale nocne sceny, mało tego, do załogi, która formalnie startowała w rajdzie, wsadzono jeszcze operatora z tyłu. To już było... A w roli głównej Stanisław Zaczek, znakomity aktor zresztą, skądinąd, tak? Tak. No, słuchajcie, ale ja widziałem, nie wiem, czy widzieliście... I Krzysztof Hamis. Czyli niejednokrotnie widziałem, jak... telewizja czy jakaś kronika filmowa próbowała nagrać jakieś zdjęcia z rajdowego samochodu. Wsadzali operatora tam na tym tylnym fotelu. Słuchajcie, przepraszam, muszę ci przerwać. Wiecie, kto też w tym filmie się pojawia? Sobiesław Zasada. Jest tutaj napisany rajdowiec, niewymieniony w czołówce. Czyli Sobiesław Zasada też tam ma swój udział w tym filmie, gdzieś się pojawia. Sobiesław Zasada wystąpił także w japońskim filmie, który się nazywał Safari 5000. Aha. Był taki aktor japoński Mifuno, który... Rzecz dzieje się oczywiście w trakcie rajdu safari. No i wiele jest sekwencji dokumentalnych. I widać tam także Sobiesława Zasadę. To był 69 rok. W tym roku przypada 50-lecie pierwszego polskiego startu. Ciekawe. Chciałbym kiedyś zapytać Sobiesława Zasadę, czy to, że nie pojawił się w czołówce tego filmu z nazwiska, to był wybór, czy tak się po prostu złożyło? W każdym razie wolałem go oglądać w tej japońskiej produkcji, chociaż też... Toshiro Mifune. Wielki japoński aktor zresztą. Było tam dużo emocji, dużo scen takich bardzo z rozmachem kręconych. No zresztą to chodziło o załogi startujące Datsunami. Mhm. Ładny film. Chodziłem na to kilka razy po to, żeby zobaczyć te parunastusekundowe sekwencje z Sobiesławą Zasadą. Warto było. Panie Wojtku, mów szczerze, mów. Jak się zbierasz? Pańska historia, jeżeli chodzi o starty samochodami. Mówił pan o Wartburgu. Zaczynał pan od Wartburga. To był zwykły, cywilny samochód, który nie miał z rajdowego punktu widzenia tego, co teraz jest, to w ogóle to jak cywil, jak na wycieczkę się jechało. Ale takim autem się wtedy jeździło, Marku. No więc mówię, że niech młodzi zrozumieją to. Pan Grzegorz syreną zasuwał. Tak. Syreną, no raz mi się zdarzyło z Markiem Baricello i wspominam to z wielkim sentymentem. Mam zdjęcie, wiem. Dziękuję bardzo. Czas nas chyba już troszeczkę... Tak pan mówi? Marek zadał pytanie, dajmy panu Wojciechowi odpowiedzieć. Takie były czasy. Wtedy, jak się chciało startować w rajdach, no to trzeba było gdzieś zorganizować jakiś samochód. No, organizacja u mnie polegała na tym, że ubłagałem mojego tatę, żeby pozwolił jedynym samochodem rodzinnym wystartować. Zaczęło się od jakiegoś kręciołka na lotnisku, a potem od rajdów tutaj. I były rajdy okręgowe przecież rajdy, dawniej były. No trzeba było zaliczyć parę rajdów okręgowych, żeby zdobyć punkty do otrzymania licencji już potem krajowej do rajdów do mistrzostw kraju, prawda? Czyli do mistrzostw Polski. Bo taka była kolej. Najpierw były to trzy takie kajodesy do R1 i dopiero potem się zdawało R2, tak? Tak. I potem dopiero po znowu następnych paru latach się dostawało tą licencję międzynarodową już na jakieś ewentualnie dalsze wyjazdy. Ale to cała ta zabawa na tym polegała, z wyjątkiem, powiedzmy sobie, słowa Zasady, który już wtedy miał jakieś wielkie osiągi i miał, powiedzmy, takie czy inne dofinansowania, czy otrzymał taki czy inny samochód od fabryki, to wszyscy inni sami sobie te samochody przygotowywali, dłubali, przerabiali silniki, rasowało się tak czy inaczej, jak kto umiał, jakieś dorabiało się przełożenia do skrzyni biegów, to gdzieś tu w Wiosie, w Krakowie, gdzieś jakimiś cudami, żeby... Instytut Obróbki z Krawaniem, który już nie istnieje, tak? Już bloki tam stoją. I
to była jedyna metoda, żeby cokolwiek osiągnąć, bo innych szans w ogóle nie było. Ale też takie mam wrażenie, że te rajdy były sportem o wiele bardziej otwartym niż obecnie. Dlatego, tak, że... bo dzisiaj to jest praktycznie dla zamkniętej grupy, która ma takie... Jeśli inne... się nie ma profesjonalnego sprzętu, to nie ma o czym rozmawiać. I w wielu, wielu wypadkach... Są to ludzie, którzy, znaczy ci kierowcy powiedzmy, są osobami, które no nie do końca się w ogóle znają za bardzo na samochodzie i wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje. No natomiast w tamtych czasach... Wystarczyło być sobą, trzeba było naprawdę trzeba ten samochód zespół. Znać. Tak. I teraz trzeba mieć zespół mechaników, koordynatora... Tak. Tak. Nie mówiąc o masażystach. A dawniej wystarczył kucharz, który kiedyś tutaj zresztą był u nas tak, w studiu. Tak, nie, no, kucharz to jest podstawa. Ale ja mi zawsze się śmiałem się z tego, że na tylnej kanapie, bo kanapy były normalnie założone w samochodzie, uszyło się takie dziwne pokrowce. W tym pokrowcu były narzędzia, były kanapki, był termos i były gogle. Wszystko było. Słuchajcie, wszystko co było niezbędne do naprawy samochodu. Znaczy gogle oczywiście w momencie, kiedy się wybiło przed nią szybę. Do tego stopnia. Tak. I dziwnie to wyglądało. I teraz jak patrzę czasami na zdjęcia z tamtego okresu, że idzie zawodnik na start do rajdu, ma taką reklamówkę i tej reklamówce niesie wszystkie kwity, to sobie myślę, jak to teraz pilot czy kierowca, no kierowca już nie, ale pilot ma specjalną torbę, mnóstwo długopisów, mnóstwo zeszytów, w którym to wszystko zapisuje. No jak to wszystko się pozmieniało, ale mnie się wydawało, że dawniej, jak odbywał się taki rajd jak Krokusy, to się zbierało cały Kraków, całe to towarzystwo miłośników rajdów, bo nie wszyscy, nawet ci, co startowali na tym rajdzie, albo nie startowali, albo spotykali się wieczorami na przykład w Cafe Milano. Zbierała się cała śmietanka. No, przy Tynieckiej. Przy Tynieckiej, tak. U Brzezińskiego. Przez lata całe o godzinie 23 spotykaliśmy się w Malwie na rogu Grodzkiej i... Placówskich Świętych. Ale to było takie... To towarzystwo jakby, no, przyjaciół, bo owszem, rajd był, po rajdzie się wszyscy spotykali, wszyscy się dobrze bawili, omawiali się już na następny rajd. No oczywiście nie było tego całej tej otoczki profesjonalnej, no bo to te samochody, mnóstwo samochodów. Pamiętasz Brzezińskiego, który jeździł z Kodą w ciągu dnia na taksówce? A jak przyszedł rajd, to ściągał koguta i jechał nim to na... To były samochody normalnego, codziennego użytku. Tak. Przecież tym samochodem, którym ja jeździłem, czyli tym Warburgiem, to jak myśmy przyjeżdżali po rajdzie, to bardzo często w poniedziałek, jak mój tato, który był adwokatem, jechał do sądu na rozprawę, to jechał jeszcze z numerami startowymi i zabłoconym samochodem, jak nie było kiedy go umyć. No, no tak, i nie mówiąc o tym, że to były jeszcze czasy jeżdżenia w zwykłej sportowej kurteczce. Tak, bez pasów bezpieczeństwa. Znaczy, no... Lata 60. To były bez pasów. To jeszcze były... Tak. A jaka klatka bezpieczeństwa? Klatki w ogóle nie było. Nic. Nie było w ogóle takiego obowiązku. Lata 70. zaczynały się jakieś pałąki. Bardzo no proste. Tak, ale to wiesz, to już w sytuacji, kiedy ktoś miał taki samochód przeznaczony tylko do rajdów, czyli no miał samochód na co dzień i do kościoła, nazwijmy to, i na wakacje, a drugi samochód miał jakiś do rajdów. No to wtedy mógł sobie tam robić pałąki i inne rzeczy. Natomiast nikt samochodu, który używał na co dzień, nie demolował, bo to, żeby zrobić pałąki, to trzeba jednak taką drobną demolkę wewnątrz zrobić. Pamiętam badanie techniczne, pan Święty Pięcie Andrzej Nytko, wjeżdżało się na badanie techniczne, trzeba pokazać dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, gaśnicę, trójkąt. Światła się sprawdzały. Światła, wszystkie światła. Czy są? Ale jeszcze, panowie, jeszcze było końcowe badanie techniczne. I jak ktoś miał błotnik skrzywiony, albo rozbity reflektor, albo zderzak zagięty, to dostawał punkty karne. No dołączne. Nie, za skrzywiony błotnik nie. Ale tylko oczywiście, za brak punktu świetlnego. Oczywiście punktu świetlnego. Że też później przyszły tylko punkty świetlne, ale uszkodzenia nadwozia
też były w latach 60. jeszcze punktowane. I tą bombą kończymy tą część, robimy przerwę i wrócimy za kilka minut. Radio Strada. No co? 10 minut po 9 minut po północy słuchają państwo Radia Kraków, Radio Strada nocą. Tak sobie właśnie wspominamy rajdy sprzed lat. Przypominam, nasi goście dzisiaj to pan Wojciech Szram i Grzegorz Chmielewski. I trochę jest w tym programie też takich porównań tego, jak to było kiedyś, jak ten sport należał do zapaleńców, do entuzjastów, do ludzi, którzy nie byli wyposażeni w fabryczne teamy, wielkie pieniądze i ogromne zaplecze. Tylko to był czas pionierów, tak, panie Wojciechu, bo to trzeba było sobie radzić w trudnych warunkach samemu. No z tego, co ja pamiętam, to właściwie 90% tych kierowców, którzy jeździli i powiedzmy coś znaczyli w tym okresie, czyli osiągali jakieś wyniki, to wszystko byli ludzie, którzy sami tak czy inaczej przerabiali te samochody, dorabiali części, znali się na pewno technicznie bardzo dobrze na tym wszystkim, co robili, bo nie było jakichś wyspecjalizowanych, dzisiaj są już wyspecjalizowane warsztaty, które przygotowują samochody do rajdów, czy robią. Wtedy tego wszystkiego nie było. Każdy to robił właściwie na własną rękę. I osiąganie wyników to było przede wszystkim wcześniej, przed rajdem, przygotowanie tego samochodu. Przecież nie było żadnych możliwości zdobycia jakichkolwiek części, czy jakichś części do tuningowania, czy jakichś lepszych opon. Po prostu tego nie było. Skala problemów zupełnie inna. To były egzystencjalne, że tak powiem, problemy zdobyć opony. Opony i zdobyć pieniądze, żeby te opony kupić, bo jeżeli... Nawet jeśli miałeś pieniądze, Wojtku, To też trzeba było jeszcze... Trzeba było mieć jeszcze pana Kazia, znajomego w magazynach Polmozbytu, czy jeszcze wcześniej Motozbytu. No jeżeli mówimy o polskich oponach. O polskich oponach, no. Słynnej marki Degum. Degum, Dębica. Tak. Dębica, tak. Zanim to był 100 mil, to tak. Znaczy 100 mil był wcześniej. W 1939 roku, tak, z chwilą uruchomienia, ale w latach powojennych to były dębickie zakłady opon samochodowych Degum. Więc jeśli pan Kazio... Ale wtedy to lubili takie skróty, takie de gum na przykład. Brzmi prawie po francusku. Prawie. Ale to właśnie jest to prawie. Ale tak się zastanawiam, panie Grzegorzu, bo tak patrząc też historycznie, od tych rajdów przedwojennych, kiedy to były bardzo elitarne zajęcie, był czas nawet, że kierowca, że zawodnik siedział z tyłu, a kto inny kierował, tak? Bo to takie... No takie były początki automobilizmu, że... Prawda? Ale to przetrwało do dzisiaj... Bo jest mianowicie rubryka w zgłoszeniach zawodnik. I tym zawodnikiem jest zgłaszający. Mhm. Więc na przykład w przypadku zespołów fabrycznych to zawodnikiem jest Citroen czy Hyundai. Mhm. Jako jednostka zgłaszająca. Bo kiedyś zgłaszającym był właściciel samochodu. On nie musiał być kierowcą. Do tego był szofer... Czyli po francusku palar i on go wiózł. Pana właściciela wiózł. Tak się jeździło w początkach automobilizmu. Przed wojną, pan odwołuje się do czasów przedwojennych, był to sport elitarny, dlatego że samochód był czymś bardzo elitarnym, byle kto nie miał samochodu. Teraz w każdej rodzinie pewnie po 2-3 samochody. Ale ten punkt taki zwrotny, czyli tak, mamy te przedwojenne, bardzo elitarne i takie, można powiedzieć, dla lwów salonowych zajęcie, tak, automobilizm, który budził też strach i grozę. Tu Antonina Domańska pisała, że to w ogóle potwór po Krakowie jeździ. Jakim prawem? Płoszy konie i nie wiadomo co. Zresztą ten Wincentego Schindlera tak spłoszył
wywiesił konia, że wreszcie sam wylądował na latarni, tak? I to była pierwsza kraksa w Krakowie w ogóle, do której doszło. Ale potem jest 45 rok i de facto wszystko się zmienia, tak? Ten sport przestaje być już takim sportem dla elit, dla, nazwijmy to, burżuazji, staje się czymś bardziej powszechnym. Też i aut zaczyna przybywać, możliwości zaczynają rosnąć i nagle przechodzimy w takie zupełnie inne podejście, ale tu znowu są, jest era pionierów, ludzi, którzy po wojnie te rajdy tworzyli i potem to, co już pan Wojciech parę lat później z Sobiesławem Zasadą i z tą ekipą, taki mocny akcent, który się pojawił w tej historii. W tych latach pionierskich po II wojnie światowej był i taki epizod, że specjalna ustawa pozwalała na to, żeby kierowcy w uspołecznionej gospodarce, w firmach uspołecznionych, mogli korzystać ze służbowych samochodów do uprawiania sportu samochodowego. Były takie czasy, kiedy na przykład w rajdzie wygrał, nie pamiętam już nazwiska, reprezentant Centrali Rybnej. Albo przedsiębiorstwa transportowego, handlu wewnętrznego. Nie jechał chłodnią. Jechał jakąś tam Skodą. Mm-hmm. Skody wtedy były samochodami najpospolitszymi chyba w rajdach. Oprócz tych samochodów, które przetrwały wojnę jakimś cudem, pochodziły z wojskowego demobilu. Ty mówisz jeszcze o tych Skodach Tudor, które były. Tak. Bardzo charakterystyczne takie obłe. Tak. To jest przełom lat 40., pierwsze lata 50. Zresztą na przykład znakomity skądinąd mechanik, kierowca, pilot rajdowy Mieczysław Sochacki jeździł w przedsiębiorstwie chyba transportowym handlu wewnętrznego. Tego. I był oddelegowywany na rajdy. Dlaczego? Dlatego, że rajdy były traktowane jako sport obronny, stąd także w lidze przyjaciół żołnierza były sekcje samochodowe. Tego nie wiedziałem, że to później, była taka późniejsza opcja. Liga Obrony Kraju też miały swoje sekcje samochodowe, które wystawiały kierowców do Mistrzostw Polski. Mało tego, Liga Obrony Kraju to miała swoje ośrodki szkoleniowe, tak? Oczywiście, dla kierowców. Tak. To no, jeszcze było całkiem niedawno. W Krakowie przy Zwierzynieckiej. Takie były dwa ośrodki szkolące kierowców, no. Całkiem niedawno to się wydaje, że jeszcze te auta z napisem LOG jeździły. A to już przepaść. Były zresztą na samochodach nauki jazdy takie niebieskie, okrągłe tablice oznaczające, służące do oznakowania samochodów szkoleniowych. Dziś w ogóle Liga Obrony Kraju to jakaś zamierzchła historia się wydaje. Ja pamiętam, jak byłem na koloniach i zdawaliśmy obowiązkowo egzamin na odznakę sprawności obronnej. I to polegało na tym, że trzeba było w jakimś tam czasie przebiec ileś metrów. Jeszcze rzut granatem. Ja byłem w czwartej klasie podstawówki i rzucałem granatem. Po prostu jakby wróg nadszedł, to nie daj Boże wrogu, trzymaj się z dala, bo ja rzucam. Ale z tą Ligą Obrony Kraju to pan... Ale oni dalej, LOG dalej funkcjonuje dalej gdzieś przy ulicy Pomorskiej niedaleko stąd jest ośrodek. Ale LOG jako LOG? Rzeczywiście, faktycznie, tam jest oni szyld. Mają ośrodek szkolą kierowców ciężarowych. Ale nie tylko. Osobowych chyba nie. Czołgów powinni szkolić też. No ale pamiętajcie, że dawniej... Czołgami popajęcznie się jeździ, proszę pana, to sprzed paru tygodni przypadek. Skąd on wziął ten czołg, ten facet? Pojechali po wino, no. Po prostu pojechali po wino, bo... Potrzeba było. No pewnie. Ale pamiętajcie, jeżeli chodziło do wojska, to się przy okazji robiło prawo jazdy, tak? Za darmo. No i dlatego obecnie brakuje kierowców, ponad 100 tysięcy kierowców ciężarowych brakuje w Polsce, bo nie ma kto szkolić. Kiedyś się zawsze w wojsku robiło prawo jazdy. Ja przepraszam, tak. Ligę Obrony Kraju, ja teraz wrzuciłem stronę internetową i to jest poważna, ulica Pomorska, stowarzyszenie, ale to jest w ogóle stowarzyszenie ogólnopolskie, także to i tutaj mamy i kurs nauki jazdy, instruktora nauki jazdy, no kursy dla kierowców ciężarówek, to co pan Wojciech wspomniał. Proszę bardzo, działa, żyje. A ja mam odznakę, także ja się tam kiedyś zgłoszę z tą odznaką i legitymację. Tak, na ciężarówkę. Nie, na czołg bym zrobił, bo... Ale to wszystko się całkowicie zmieniło. Tak samo zmieniło się szkolenie kierowców w zasadniczy sposób.
miałem taki epizod w życiu, że dwa lata jeździłem jako instruktor nauki jazdy po, w czasie studiów. Śni się to panu czasem nocami wyczyny kursantów? Nie, ale wyczyny kursantów momentami tak. Można by różne wesołe rzeczy opowiadać. Wtedy się jeździło samochodami, które nie miały tak jak dzisiaj dodatkowego sprzęgła, dodatkowego hamulca. Tylko instruktor miał tylko dobrą wolę, nic więcej. Głos i ewentualnie wpływ na kierownicę, jeśli szarpie. Swoje metody jakieś, żeby albo powiedzmy wyrzucić lewarek biegu, albo zrzucić komuś nogę z pedału gazu, albo ręczny? Wyrwać mu kierownicę, albo ręczny. Nie wyobrażam sobie tego, jaki to stres musiał być. Tak, to funkcjonowało. Nie, żaden samochód nie miał wtedy, jak ja pamiętam, za moich czasów, żadnego dodatkowego hamulca, ani pedału sprzęgła czy gazu. A jakim samochodem pan jeździł? Fiatem 125. A, no pewnie. Fiatem 125 i Skodą MB100. Skoda była lepsza, dlatego że Skoda nie miała tunelu. Bo miała silnik z tyłu. W związku z tym można było nogą kopnąć. Kopnąć i zrzucić nogę z pedału gazu. Natomiast Fiat miał tunel i tego się nie zdało zrobić. Można było tylko wyrwać po prostu bieg. Tunel to chodzi dla tych młodszych kierowców, którzy nie wiedzą, to jest silnik to miejsce z przodu, i wał napędowy, tak, który musiał być jakoś przeprowadzony i to. A dzisiaj co ciekawe zdarza się, że właśnie robi się teraz w samochodach z tej wyższej klasy, robi się tunele, choć nie są potrzebne, bo silnik z przodu, napęd naprzód, ale jest taka imitacja, żeby to takie stworzyć wrażenie. I w niektórych samochodach takich aspirujących do sportowych, choć nie ma napędu na 4, to tunel pozostał. I to teraz nawet w autach, które już zupełnie nie mają aspiracji sportowych, pojawiło się, bo już lewarek biegów się powoli staje przeszłością. Mamy pokrętła, mamy różne joysticki, tak. I to ten tunel pozostał, on już teraz jest ładnie podświetlony, jakieś ma ten, ale to taka jest geneza tego właśnie tunelu. No ale był taki czas, że dźwignia zmiany biegów była wzorem amerykańskich samochodów. Przy kierownicy, tak, przy kolumnie kierowniczej. Tak. A skąd się to wzięło w amerykańskich samochodach, pewnie panowie wiedzą, ale może słuchacze się tym zainteresują. Amerykańskie samochody były na tyle duże i szerokie, że dlaczego się ograniczać tylko do dwóch osób na kanapie przedniej? Tam tak, bo to była kanapa, często, to nie były osobne fotele. Tak, tak. Niech sobie siedzą trzy, no ale żeby siedziały trzy, no to coś trzeba z tą dźwignią zmiany biegów zrobić. Dodatkowe jakieś ścięgna i powędrowała dźwignia zmiany biegów do kolumny kierownicy. Te trzy miejsca z przodu to też widujemy dzisiaj w dostawczakach czasami, tak? Są takie auta dostawcze, gdzie tak, mamy trzy miejsca z przodu. Trzy miejsca, jest ta kanapa, no i też właśnie lewarek na przykład, myślę, że Vito, który się pojawił. Tak, jak joystick włożony w tablicę rozdzielczą. No i ta moda przyszła wraz z rozmaitymi dziwolągami amerykańskimi, przewędrowała do Europy. Nie zastanawiano się, po co to było zrobione, tylko po prostu przyjęto. W samochodach Warszawa tak było, ale Warszawa tylko tak w pierwszych Fiatach 125P. Przez... Skoda Octavia tak miała, Fiaty 125 pierwsze tak miały. Pierwsze roczniki. Warburgi tak miały wszystkie, bo Trabant miał w desce rozdzielczej taką... Tak. Wspominany w tych audycjach wielokrotnie pan Jerzy Dobrzański, też znakomity automobilista, prowadząc warsztat samochodowy w Krakowie, nieźle zarabiał na przerabianiu, na przenoszeniu dźwigni zmiany biegów w Fiatach 125P z kierownicy na kanał. A jest jeszcze jeden samochód, który mi się teraz przypomniało, który też ma trzy miejsca z przodu. Multipla. Fiat Multipla. Multipla tak. Miał trzy miejsca z przodu. Najpiękniejszy samochód. Tak. Wszyscy się śmieją, że on tak troszeczkę wygląda jak reklama firmy Michelin oponiarskiej. Bibendum ta reklama ma taką nazwę łacińską, czyli Bibosz, Birband. On jest taki z oponek zrobiony. Tak, no tak, i tak.
Ta multipla przez te reflektory tłuszczową, tak. Fałdę tłuszczową. Ale tym się znakomicie jeździło, bo to auto świetnie się trzymało drogi przez to, że jest szersze. Jeszcze jak to wypuścili z tym silnikiem 1.9 JTD, to auto naprawdę... A dzisiaj się z niego śmieją, że najbrzydsze auto świata. Ja się z tym nie zgadzam. No ono się bardzo ładnie prowadziło, prawda? W poślizgach na zakręcie. O. Bardzo ale, ładnie. Ale ponoć jako pewien klasyk designu trafiła multipla do Nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc nic to innego. Jest zaszczyt taki. Zresztą w ogóle stylistyka włoska to była pewna awangarda, ale w dobrym stylu. Niestety teraz samochody osobowe są tak projektowane, żeby się wyróżniać z tłumu na ulicy i są to często ekstrawagancje, które z estetyką niewiele mają wspólnego, ale takie czasy przyszły. No, jest taki samochód, nie będę już, żeby nie pogrążać, koreańskiej marki, który jak widzę, to zawsze się zastanawiam, po co to powstało. Na i, S. Marka tak, na S. Tak. No, idziemy tą samą drogą, tak. A nie to, możemy powiedzieć, to tak jak nie, bo jeszcze ktoś Philip może N. mieć i potem będzie mu przykro. Nie, no, po prostu są takie auta, że naprawdę czasem można się zastanowić, kto i czy na pewno był trzeźwy, jak to projektował. W dodatku nadwornym projektantem nadwozi w tej firmie, co to na S koreańskiej, był brytyjski stylista. Pozwalali mu. Wypędzili go z wysp i potem tak się umścił na motoryzacji. Dobrze, to teraz chwila przerwy i wrócimy za kilka minut. Radiostrada. No co? Już prawie w pół do pierwszej słuchają państwo Radia Kraków, Radiostrada nocą. Można powiedzieć ostatnie pół godziny dzisiejszego programu przed nami. A w studiu zacni goście Grzegorz Chmielewski i Wojciech Szram. No i tak sobie wspominamy tę motoryzację. Nie tylko tą, którą pamiętamy, ale też i o tej przedwojennej było. I doszliśmy tak właściwie wieczór do lat... Wieczór wspomnień. Wieczór wspomnień, tak. Doszliśmy właściwie do lat 60., tak? Do tego momentu, kiedy pojawił się duży Fiat. Pojawił się duży Fiat. I zaczęły się już troszkę zmieniać te rajdowe samochody. Panie Wojtku. Zaczęły się zmieniać rajdowe samochody tylko dlatego, że w Polsce powstał jak gdyby taki trend do tego, żeby jednak te polskie Fiaty gdzieś pokazać za granicą. Chodziło też o dolary, które się uzyskiwało ze sprzedaży. Tak, bo polskie Fiaty bardzo chciały być eksportowane. Poprzez Peweks i Baltonę, tak? Poprzez Peweks i Baltonę. Ale trzeba było jakoś je zareklamować. I w związku z tym zaczęło się od tego, że generalny importer, ewentualny importer samochodów polski Fiat, pan Chardonnay we Francji. Nomen omen, nazwisko zupełnie nie kojarzące się z motoryzacją. Tak, powstawił jak gdyby warunek, że no tak, ale pokażcie tego Fiata na Monte Carlo, a pokażcie go gdzieś tu, a pokażcie go gdzieś tam. I stąd powstał zespół fabryczny polskiego Fiata przy FSO. Bardzo dużą rolę w powstaniu tego zespołu miał syn premiera ówczesnego Andrzej Jaroszewicz, który działał, że tak powiem, w sferach rządowych, żeby w ogóle coś takiego mogło powstać. Wcześniej już tam był taki zalążek zespołu, jeszcze w momencie, kiedy była Syrena produkowana, bo Marek Warisela startował przecież Syreną na rajdzie Monte Carlo. Zatoń, Repeta, to były tak, znane nazwiska. Tak. I na bazie tego powstał zespół fabryczny polskiego Fiata. Było sześciu kierowców jeżdżących. I między innymi Rysiek Nowicki, który
wciągnął mnie do tego zespołu i jeździliśmy razem przez 3 lata właśnie w zespole fabrycznym Fiata. I to już był moment, w którym jakieś środki i jakieś zaplecze serwisowe było nam dane, że tak powiem. Mhm. Wcześniej jeszcze pan dyrektor Stróżyk w Dębicy, który też był fanem sportów samochodowych, zresztą bardzo pomagał zawsze przy rajdach, dawał nagrody, jakieś opony na nagrody, stworzył zespół przy dębickich zakładach opon samochodowych, ponieważ to też była kwestia reklamy tych opon, bo w tym czasie dębickie opony były zupełnie przyzwoitymi oponami. Licencja Uni Royal, która znakomicie podniosła jakość polskiego ogumienia, zwłaszcza do Fiata 125P. Potem przecież w pewnym momencie wyprodukowano, to myśmy na Monte Carlo właśnie na tych oponach startowali i trzeba przyznać, że naprawdę były to zupełnie przyzwoite opony. Zimowe opony SB9, sopki. Akapelity tak zwane. Akapelity, tak. Tak. Z taką Taka kostka. I to, i te opony przez lata całe funkcjonowały bardzo dobrze. Hakapelita to była fińska firma oponiarska. Teraz to jest Nokian. Tak. Nokian, tak. A ZZ-y? Kto produkował ZZ-y? Dębica. To była taka pierwsza, bardzo szeroka, sportowa opona. Tak, wiem, że tylko miała jedną wadę, że podobno jak szła po suchym, to bardzo szybko schodziła, ale jeżeli ma dużo kauczuku, a mało sadzy, to wtedy jest miękka i lekka. Klei się. Tak. Klei się, tak. Bardzo ma dobrą przyczepność. Ale szybko się zużywa. Skoro mówimy o oponach, to wspomnijmy i o tym, że Krzysztof Komornicki, kiedy w 1965 roku wyprowadził się z Krakowa i rozstał z Automobilklubem Krakowskim, przeniósł się do Warszawy, jeździł w Automobilklubie Warszawskim, ale także po jakimś czasie należał do zespołu fabrycznego Stomilu Olsztyn. Tak. Tam jeździł, tam też opony ciekawe były produkowane. Tam był potem Krzysztof Hołowczyc również, dlatego że Olsztyn na wzór... Nie mówiąc o Marianie Bublewiczu. Tak, tak. Tam był też duży, silny ośrodek produkcji opon i także sportu samochodowego związanego z tymi oponami. Jak mówimy o oponach i o Krzysztofie Komornickim, to co wspominał pan Błażej Krupa, jak... Też ze Stomilu Olsztyn. Pan Krzysztof Komornicki zaopatrywał Pewex w opony, to miał podpisaną umowę z Unią Royalem i te opony Unii Royala sprowadzał do Polski. Jak państwo zwrócą uwagę na samochodach, polonezach, które reprezentowały FSO Warszawa, była duża naklejka Unii Royala i Krzysztof dostarczał może nie takie super sportowe, ale dobre opony Unii Royala dla tego zespołu fabrycznego. Tak, dlatego że w ogóle opony do Fiatów, które były kupowane w Peweksie, te Fiaty były na Unii Royalach. Nie na Dębicach, tylko na Unii Royalach. Też ciekawe, że nawet opony były inne. No. Dlatego że Olsztyn w ogóle produkował zawsze tylko opony ciężarowe do ciągników i praktycznie nie produkował opon osobowych. Osobowe opony produkowała tylko Dębica. Wtedy, w tych czasach. No nie do końca, Wojtku. Ja tutaj weto złożę, bo były przecież w pierwszej fazie produkcji Fiatów 125P stosowane opony olsztyńskie, które zachowywały się bardzo dziwnie współpracując z zawieszeniem polskiego Fiata i dochodziło do zjawiska tak zwanego miseczkowania, czyli wyrzeźbiania jakichś takich dziur, niż w bieżniku opony. To znaczy, ty masz rację, to był ten początek. I ta opona miała słynną ksywę.
Ozos Maria. Ozos Maria, tak. To masz rację, tylko to był ten początek, w którym Olsztyn chciał wejść z ciężkim początkiem i mało udane. Bo oni produkowali, do najmniejsze opony, jakie produkowali wtedy, to była Nysa Żuk, czyli te 16-15, tak. takie te. To, co pozostało jeszcze po starej Warszawie. Tak jest. Ale ja tego nie znałem, tego miseczkowania. To jest ciekawe rzeczywiście. I to długo dochodzono, co to jest, i okazało się, że ta opona tak ma, że ona z tym zawieszeniem nie bardzo może współpracować, bo się coś dziwnego dzieje, no i nie wyważyć się tego nie da. No miseczkowanie po prostu. Kto wymyślił takie słowo? To wiesz, to były wady konstrukcyjne tych opon, bo tam jest kwestia opasania. Oczywiście tak. Rozwiązanie oczywiście było jakieś proste na pewno, tylko nie można było przyznać, że tak jest, tak? Tylko trzeba było znaleźć... To jest taka sama historia, jak była z użyciem oleju w polskich kwiatach, no bo norma przewidywała 0,7 litra na 1000 kilometrów. Grubo. I w momencie, kiedy zaczęły te samochody palić więcej, no i zaczęły się procesy po prostu sądowe i odszkodowawcze o naprawy, bo nie chcieli tego naprawiać, no to podniesiono normę do 0,9 litra na 1000 kilometrów. Ja pamiętam, ale doszło do 1,1. Tak, miseczkowanie, no. Jest to mi się tak skojarzyło, jak opowiadał mi kiedyś mąż Sławy Przybylskiej, Jan Krzyżanowski. Pozdrawiamy, jeśli nas słyszy. Jak to kiedyś, nie wiem, czy to jest anegdota, czy prawda, ale był harcerzem i była rocznica zwycięstwa nad krzyżackim okupantem pod Grunwaldem. No i on tam z innymi harcerzami mieli pilnować flag i ponieważ te flagi były z jedwabiu, to w nocy ktoś je zagarnął, a oni rano wstali, flag nie ma, no i ciężka sytuacja, jak się wytłumaczyć. I zostali wezwani przez jakiegoś tam oficera i on mówi, no to teraz proszę mi tu złożyć wyjaśnienie, jak to się stało, że wy mieliście warte, a flagi zniknęły, nie? Oczywiście, że się dzieciaki pospały i nie dopilnowały. I on powiedział, że flagi na cześć delegacji radzieckiej wyłopotały się na wietrze i to podobno zostało przyjęte. Tak twierdzi Jan Krzyżanowski, powołuje się na człowieka, który mi to opowiedział. Ale no to jest tak jak z tym miseczkowaniem. Pod Grunwaldem się takie dziwne rzeczy działy, a tymczasem w odróżnieniu od Grunwaldu spójrzmy na rondzie imienia Janusza Kuliga pod Gdowem. Słynne windery tak zwane, czyli flagi łopoczące na wietrze z wizerunkiem Janusza Kuliga od początku kwietnia dzielnie tam trzymają warte przy tym rondzie. A powiedzcie mi, co to były te opony TW, bo to takie... Wszyscy zaczęli się śmiać, tak? Trakcja wolnobieżna, zwana... Czy wyścigowa, bo to znaczy, jak to było? Różnie trakcja mówią. Wolnobieżna czy wyścigowa? Jak to znaczy, było, panie Wojtku? No, byli tacy, którzy te opony eksportowali. Prywatnie. Prywatnie. Do tak. braci Węgrów w dodatku. Do braci Węgrów, masz rację. I stąd ta szabla. I na pytanie, co to jest wypalone TW, mówili, że to są tory wyścigowe. Torowo-wyścigowe. Tak. A w rzeczywistości to były opony, które nie przechodziły kontroli w jakości. Dębickich zakładach opon samochodowych. Kontroli jakości. Miały jakieś wady. I na nich było wypalane TW. Najpierw było wymalowane. Trakcja wolnobieżna. Trzeba było zmyć, to potem było wypalane. TW to była trakcja wolnobieżna. Wtedy kupowali to chłopi po prostu do wozów konnych, bo to był ten moment, kiedy powoli z tych drewnianych kół okutych stalowym płaskownikiem przechodzono na felgi i na jakiś tam Syren czy Warszaw i właśnie do tego potrzebne były opony. I to były opony do tego. To nie potem tylko... taki Węgier przyjeżdżał do Polski, widział furmankę TW i sobie myślał, to jak on tą furmanką jeździ? Proszę panów, to nie tylko Agroma handlująca sprzętem rolniczym. Była słynna firma ogólnopolska Bomis. Biuro obrotu maszynami i sprzętem. To było takie właśnie miejsce, gdzie dziwne rzeczy można było kupić. A to gwoździe, papiaki, jak komuś brakowało. Były takie. A to drzwi do Fiata. A to drzwi do Fiata. A to opony TW, a to opony Dębica TW. Czasami więcej części, można było bardzo ciekawe części tam kupić, ponieważ
jak spadła na ogół tam był drugi gatunek, bo to tak. Zawsze coś tam było. Nawet nie piąty tak. Mógł być, ale nawet przydał piąty. Się. Ale przydał się każdemu. Ale był. Tak. A tarpana gdzie się kupowało? Tak z ciekawości, bo to przecież pojazd rolniczy, tak? Tarpana się kupowało w Poznaniu, pod Poznaniem. W Antoninku. W Antoninku. Obecnie Volkswagen, jak tak. Się ktoś pytał. Volkswagen, tak. No, bo to też jest kawał polskiej historii motoryzacyjnej. To się porobiło, ludzie, Volkswagen w Tarpanie. Ale tak sobie nieraz myślę, że to taki pierwszy polski pick-up i całkiem fajne auto, gdyby ono wróciło jakoś tam zmodyfikowane po latach. Ja mam jakiś sentyment do tego Tarpana. Nie wiem, skąd mi się wziął. Nikt z mojej rodziny nie miał nigdy Tarpana, jakoś tak znajomy miał sąsiad i tam nieraz przesiadywałem jako dzieciak. Zasłużony dla Wojska Polskiego tak. Honker. Też przecież się tarpan, z tego tak. To jest Tarpan. Wywiódł. Tak. Ale właśnie tak próbowałem kiedyś odnaleźć, czy gdzieś to można kupić na giełdach, czy na tych aukcjach rozmaitych w internecie rzadko. No i to jest to, że one były wyeksploatowane mocno. Po pierwsze to ta jakość produkcji, no pojazd rolniczy to nie było auto, gdzie by się przejmowano jakimiś szczelinami. Ale pick-up, no właśnie pick-up, no. No. I ten napis Tarpan z tyłu, no nie, no po prostu ja bym takim jeździł. Na tej tylnej burcie. Burcie, tak jest. Ale pewne ciekawe rozwojowe prace były podejmowane także na Politechnice Krakowskiej. Myślę, że trzeba zaprosić tutaj inżyniera Wojtka Bereźnickiego, więcej by nam o tym opowiedział. Przecież próbowano tutaj, badano tutaj tarpany z silnikami ciągników Ursus. Bo to były czasy, kiedy z benzyną było bardzo źle. A nie Andoria? Andoria też. Andoria to była później, panowie. Najpierw tak. Najpierw był taki wolnobieżny diesel z Ursusa. Były też jakieś takie przymiarki do napędu gąsienicowego z tyłu. Na zimę śnieżne, tak? No, i tak. Błota. Mhm. Tak, tak. Starano się rozwijać tę konstrukcję, no ale... Ale jak zmieścić silnik z ciągnika pod maską tarpana? Bo tam było pod tarpanie mnóstwo miejsca, bo on wysoki, tam nie było z tym problemu. Dało się. Były takie tarpany Ursusy. A silniki Andori to w zasadzie no późniejsze. No to już dużo tak, w Honkerach już były silniki tak, Andori. Tak, tak. Ale to lata 90. już chyba, tak? Tak, 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 tak. Dobrze, to teraz jeszcze jedna krótka przerwa i wrócimy za moment. Radiostrada. No co? 11 minut do pierwszej. Słuchają państwo Radia Kraków, Radiostrada nocą. Przypominam, razem z nami w studiu pan Wojciech Szram i pan Grzegorz Chmielewski. Tutaj jak państwo słuchali muzyki, to myśmy sobie rozmawiali i pan Wojciech wspominał o swoim Wartburgu i o tym, że to auto było wielofunkcyjne. Dziś się mówi wielozadaniowe, tak? Ten Wartburg był taki... Tak, bo to był samochód, który musiał służyć po prostu całej rodzinie do niedzielnych wyjazdów, do wakacji, do codziennych wyjazdów mojego taty do różnych sądów, bo był adwokatem. W związku z powyższym samochód wielofunkcyjny, tak jak pan redaktor to powiedział. Czyli i sport, i wakacje. A wakacje sport, też wakacje. Dość niezwykłe. No, wakacje były dość niezwykłe, bo ten samochód był dwukrotnie, bo to akurat i tak się złożyło, że był to rok po roku. Z Krakowa dojechał do Bejrutu w Libanie. Przez całą trasę. Wydaje się, że to szaleńczy pomysł. No, moi rodzice mieli takie różne pomysły i to pozostało chyba we mnie jeszcze do tej pory i stąd te moje różne szaleńcze pomysły. Jak ten Wartburg się sprawdzał? Myśmy wtedy pojechali w dwa samochody. Wujek z Skodą Octavią, a my tym Wartburgiem. Oczywiście było z 20 czy 30 kilo różnych części w tym samochodzie i w jednym i w drugim, bo na rynku w Zagrzebiu trzeba było przesuwkę drugiego biegu wymienić w Wartburgu, więc trzeba było skrzynię wyjąć i to się działo na... Taki rodzinny piknik. Taki rodzinny piknik. Trwało to 4 czy 5 godzin, no ale
wyjąłem skrzynię, włożyłem przesuwkę, złożyłem z powrotem i pojechaliśmy dalej. Łącznie z przejazdem przez całą pustynię syryjską, 380 kilometrów. To jest też zagadka, jak to się udało. Po bezdrożach, tylko po słupach telegraficznych, które tamtędy przebiegają. Jak walczyliście z przegrzaniem silnika? No, przegrzanie silnika... Pasażerów. To było cały czas, to znaczy... Oczywiście żadnej klimatyzacji nie było. Więc okna były otwarte, w samochodzie było 50-60 stopni. Komfortowo. Komfortowo. Musiało być włączone... Nikt nie zmarł. Musiało być włączone pełne ogrzewanie. I ten gorąc buchał do wewnątrz. Także na przykład ja prowadząc ten samochód, bo to wtedy miałem właśnie skończone 16 lat i już to prawo jazdy zdobyte wcześniej, to prawą nogę miałem owiniętą ręcznikiem. Jak się udało trochę gdzieś wody złapać, to się moczyło ten ręcznik, bo inaczej po prostu parzyło to gorące powietrze. I tak, jak wjechaliśmy w tą pustynię syryjską o 5 rano, to dojechaliśmy do końca już o zmroku. I trzeba przyznać, że bardzo, bardzo takie miłe uczucie, prawie łzy w oczach, kiedy się zobaczyło pierwsze światełka, i to już nie Fata Morgana była, tylko rzeczywiście były to światełka już tego miasteczka. No tu jeszcze jest kwestia nawigacji, bo droga przez pustynię to też nie jest taka... Znaczy nawigacja tam nie była akurat jakaś bardzo skomplikowana, bo były jedyne słupy telegraficzne i tam od czasu do czasu gdzieś coś ktoś podróżował, więc był taki dukt, taka jak gdyby ścieżka wyjeżdżona, no. Także tu nie było raczej mowy o... A jak miejscowi reagowali, widząc was z Europy, z Polski, tym autem? Tam po drodze nikogo nie było. No. No ale już jak te światełka dojechaliście tam, to zorientowali się, że przez pustynię ukurzeni wszyscy, tak? To był absolutny szok, absolutny szok, tak. No tam zresztą mieliśmy prześmieszny przypadek, bo wujek wjechał na stację benzynową i jakoś się nie dogadał i zatankował olej napędowy do Skody Octavii. Ja podjechałem jako drugi i wziąłem po prostu to samo i też wlałem. I okazało się, że Warburg bez większego kłopotu na oleju napędowym w tych temperaturach dawał radę. Normalnie przejechaliśmy... Cały olej napędowy został zużyty. Natomiast ze Skody trzeba było niestety spuścić w piasek i wlać. I do Wartburga nawet nie trzeba było dodawać do paliwa oleju. Oleju nie trzeba było, nie. No właśnie. No i potem w czasach stanu wojennego, jak nie było paliwa, a w firmie miałem syrenę Bosto, a olej napędowy był... To się jeździło na oleju napędowym. Trochę kopciło, ale... Ale jechało. Ale jechało. Kwiczały, ale wchodziły. No, wlewało się powiedzmy 5 czy 6 litrów benzyny, 20 parę czy tam 30 litrów oleju napędowego i nie jeździła. W moim rodzinnym domu na początku lat 60., pierwszej połowie lat 60. też był Wartburg ze znaczeniem 312. To była taka pierwsza faza tysiączki. No właśnie tym jeździłem. I w którymś momencie konsternacja. Mama była bardzo niezadowolona. Nie mogła się doszukać do odkurzacza marki Electrolux jeszcze przedwojennego. Takiej dużej rury ssącej, chromowanej, solidnej. Nie bardzo wiedziałem, jak z tego wybrnąć. Nie przyznałem się, ale przed rajdem Wisły w 64 czy 5 roku ta rura ssąca do odkurzacza o kształcie kija hokejowego została wykorzystana jako wyprowadzenie rury wydechowej przed lewym tylnym kołem z ominięciem ostatniego tłumika. Miał pan niewątpliwie najładniejszą rurę wydechową w tym czasie. Chromowana pięknie. Prawda? Kto wtedy takie miał?
marki Electrolux. Szwedzi by byli dumni z pana wynalazku. O odpowiedniej barwie dźwięku jeszcze pewnie. O, pięknie śpiewał Wartburg. Swoją drogą, ten 312 to piękne auto było. Tak. Ja jestem fanem tego samochodu. Mój tata jakiś czas takim autem też jeździł i ja czuję do dziś zapach tego auta. Nie wiem, mam do niego taki sentyment, on był dwukolorowy. Taki kawa z mlekiem, tak, beżyk. Tak, pewnie, taki, tak? Złamany, tak. I to po prostu było coś pięknego. Następny model już była tysiączka. A potem był ten 353, czyli ten taki kwadrat. Już na zupełnie inny zawieszeniu. Przy czym w zasadzie różnica między 312 a 1000 była żadna. Klosze tylnych lamp, jakiś tam kolor migaczy z przodu, nic nadzwyczajnego. Wszystko było to samo pod względem technicznym, no ale przyszła taka moda wtedy. Znaczy, pierwsza była 311. To była 900. Tak. A 1000 to była 312. Tak. Skąd się wzięło 1000? Dlatego, że to był taki okres mody na samochody o tym litrażu. Simca 1000 była... Jeszcze jakieś inne modele. Tym, to były 1000. To były litro. Moce dzisiejszego średniej klasy motoru. Bo to miało po 40 koni, 45 koni z litra było wtedy. Tyle właśnie, tak. Tyle właśnie tego było. Ależ ta motoryzacja jest piękna i jaka piękna jest jej historia. Żal kończyć dzisiejszy program, bo tak nam się dobrze rozmawia, że ja nie wiem, czy ja szybko jeszcze nie wystąpię do realizatora, żeby jednak nie przerywać i jedziemy do rana. Do piątej, co najmniej do piątej. No nie jest to niestety takie proste, ale to jest dowód na to i powód do tego, żebyśmy się ponownie spotkali w tym gronie i to jakoś niebawem, bo doszliśmy dopiero do Wartburga, gdzie tam jeszcze cała motoryzacja przed nami. Choćby jutro, panie Marcinie, tak. Niech pan nie wywołuje wilka z lasu. Proszę bardzo. Bardzo, proszę bardzo. Jutro o 14 zaczynamy. Będzie z nami profesor Brzeżański i będziemy o czym rozmawiać? O motoryzacji, ma się rozumieć. Więc jeśli panowie mają czas, to również zapraszam. Już teraz pozdrawiamy pana profesora Marka Brzeżańskiego. Cieszymy się, jutro będziemy słuchać. Tak, który chyba jeszcze być słuchać. Może jedzie samochodem, bo dzisiaj odebrał nowe auto w Warszawie i rozmawialiśmy. Tak. Pan profesor jest także zapalonym motocyklistą. No właśnie. Marki motocykla nie podam, żeby nie być tutaj. Ale to podpytamy też o to przy okazji. Na 3 litery. Skrót na 3 Kia, litery. Wiem, Kia. Bardzo panu dziękujemy za dzisiejszą wizytę. Pan Wojciech Szram, człowiek, który rzeczywiście opowiada rzeczy, których nasi słuchacze nie słyszeli, choćby ta słynna wyprawa przez australijskie łąki i pola, gdzie trzeba było furtki otwierać, zamykać i ten cały przejazd. I dzisiaj kolejna porcja wspaniałych wspomnień i informacji. No i pan Grzegorz Chmielewski to jest dziękujemy bardzo. Nasz po prostu człowiek, który wspiera nas swoją wiedzą i autorytetem, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Bardzo dziękuję. Dobranoc, mówią państwu Marek Handwerker, Marcin Koczyba. Program zrealizował Michał Karoń. Radio Strada. No co? www.radiokraków.pl